Dzień dobry. Dzisiaj będzie o labioplastyce. Mam taki rekwizyt, bułeczka naśladująca srem, wargi mniejsze, wargi większe, nożyczki, czyli prawie skalpel. Większość ginekologów plastycznych, chirurgów plastycznych i lekarzy, którzy zajmują się chirurgią genitalną, jeżeli wykonuje labioplastykę, wykonuje labioplastykę metodą liniową, czyli po prostu wargi mniejsze są odcinane mniej więcej w ten sposób. O! Oczywiście należałoby uwzględnić również nadpytek łechtaczki i też go ładnie podciąć, co nie zawsze jest brane pod uwagę, a powinno być brane pod uwagę, żeby zachować flow tego rejonu. I teraz parę słów, dlaczego takie podejście, jeżeli chodzi o wszystkie rodzaje warg sremowych, nie jest właściwe. W przypadku warg bardzo cienkich, jak najbardziej plastyka liniowa, czyli edge excision jest ok. Daje bardzo fajne efekty i jest zalecana, sam ją wykonuję wielokrotnie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że wykonując labioplastykę liniową, my obcinamy de facto naczynia i nerwy. Gojenie się wargi sremowej mniejszej po tej technice jest bardzo dobre. Natomiast końcowy efekt nie zawsze zadowala pacjentkę, zarówno pod względem anatomicznym, jak i pod względem funkcjonalnym. Jednak warga jest narządem erekcyjnym, spełnia funkcję, może być mniej lub bardziej wrażliwa, a potem zabiegu również może być nadwrażliwa, albo pacjentka zupełnie może stracić czucie tego rejonu. Zatem, co ja polecam i co ja najczęściej wykonuję? Najczęściej wykonuję zabieg labioplastyki tzw. hockey stick, czyli wedge extension, kiedy wycinamy tylko i wyłącznie samą skórę wargi sremowej, zachowując naczynia i nerwy. Co tym uzyskujemy? Przede wszystkim bardzo naturalny efekt anatomiczny. Ta warga wygląda, jak się zagoi, jakby w ogóle nie było operacji, więc blizna jest prawie niewidoczna. A przede wszystkim zachowujemy naczynia i nerwy i funkcję wargi sremowej mniejszej, która jest bardzo ważna.